Jeszcze nie umilkły wszystkie echa Festiwalu Nadziei, a już znaczna część organizatorów festiwalu przygotowuje kolejne olbrzymie wydarzenie pod nazwą Tydzień Jezusa w Warszawie. Planowany termin tego eventu to czerwiec 2015 roku. Po obejrzeniu materiału wideo ze spotkania otwierającego przygotowania Tygodnia Jezusa uznałem za potrzebne odniesienie się do tego. Zachęcam do przeczytania moich refleksji na ulicy Prostej. Temat zapewne będzie tam rozwijany, a wpisów za lub przeciw będzie z biegiem czasu więcej. Ja stanowczo nie podzielam entuzjazmu organizatorów, a wręcz jestem zaszokowany ich niektórymi pomysłami. Do tematu wrócimy na łamach naszej strony wraz z poznaniem większej ilości szczegółów. Przyjrzyjmy się dokładniej i bliżej temu, co ci wszyscy panowie i panie proponują w ramach Tygodnia Jezusa. Chciałbym chronologicznie zwrócić uwagę na pewne aspekty tego materiału. Od 5 minuty. Pastor Jerzy Przeradowski zwraca uwagę na prośbę Artura Pawłowskiego o powierzenie festiwalu piosenki chrześcijańskiej organizacyjnie niejakiemu Andrzejowi Dubielowi. Kto to jest? Jest to człowiek tworzący firmę Bonard Management, której nie byłoby, gdyby nie ruch Światło Życia. Są to profesjonaliści, którzy zajmują się wielkimi wydarzeniami, szczególnie na polskiej scenie muzyki chrześcijańskiej. Zwróćcie uwagę na to, że chwalą się oni organizacją wydarzenia ku czci Jana Pawła II, gdzie patronowała temu Maryja z Dzieciątkiem. Przeradowski mówi też o wizji i prośbie Pawła Bugały, aby w ramach tygodnia został przeprowadzony również Slot Art Festival, o którym rozmawialiśmy tutaj. Wypowiedź Andrzeja Dubiela od 21 minuty materiału. Od 9 minuty. Pastor Artur Pawłowski mówi o obróceniu do góry nogami obszaru Warszawy. Następnie objaśnia pomysł wioski chrześcijańskiej, w ramach której zaprezentowane ma być rycerstwo polskie i potrawy staropolskie. Ma się też pojawić cała wioska indiańska. Na swoje własne pytania, co rycerze lub Indianie mają wspólnego z chrześcijaństwem, Artur Pawłowski odpowiada, że bardzo dużo, bo te kwestie przyciągną ludzi do wioski chrześcijańskiej, a wtedy będzie można siać. Idąc tym tropem myślenia Artura Pawłowskiego, nie ma kompletnie żadnego znaczenia, kto i z jakim programem zostanie zaproszony do wioski chrześcijańskiej. Ważne jest tylko to, żeby przyciągnąć wielu ludzi. Mój wniosek. Skoro można zaprosić Indian wraz z całym ich inwentarzem, to czy nie lepiej zaprosić Rihannę lub Eminema? Czy ich koncerty nie przyciągną tysięcy ludzi? A wtedy będziemy siać. Takie myślenie Pawłowskiego to całkowity brak rozeznania, co się Bogu podoba, a co nie. Od 12 minut. Artur Pawłowski mówi o kolejnych rzeczach, które mają zachęcić ludzi, w tym młodzież, do przyjścia do wioski. Mówi o sponsorach, którzy zapewnią darmowe lody lub kiełbaski z grilla, tysiące kiełbasy. A dalej mówi o wielkim Bogu, który to dla nas wszystko ma. Czy takimi stwierdzeniami Artur Pawłowski nie sugeruje, że sama Ewangelia Jezusa Chrystusa jest za mało atrakcyjna, aby ludzie przyszli jej posłuchać? Moim zdaniem tak. Bez lodów i kiełbasek ani rusz. Dalej Artur mówi o jakimś duchowym otwarciu na Boga w Polsce, którego on nigdy wcześniej nie widział. A polega ono m.in. na współpracy ludzi ze sobą pomimo różnic. Mówi wprost o współpracy katolików z protestantami. Czyli to, co my na ulicy Prostej widzimy jako wielkie ekumeniczne zwiedzenie, Artur Pawłowski nazywa wielkim duchowym otwarciem na Boga. O 14 minuty. Artur Pawłowski relacjonuje Marsz dla Jezusa w Poznaniu. Mówi tak. Wyszliśmy na ulicę Poznania, zadeklarowaliśmy, przerywaliśmy Poznań duchowo, mówiąc, że to jest król, który będzie rządził w tym mieście, który przyszedł z powrotem wziąć swoje dziedzictwo, a my jesteśmy jego ambasadorami, reprezentantami. Nie brzmi to znajomo? Nowa reformacja apostolska, ruch wiary, zdobywanie całych miast dla Jezusa, królestwo teraz i tak dalej? Jak to ma się do pisma, które mówi o rządach Jezusa w przeszłości w Jerozolimie, a teraz o Królestwie Bożym niewidzialnym dla oczu ludzkich? Od 15 minuty.
Artur Pawłowski mówi o możliwościach politycznych i medialnych tygodni. Od 16 minuty. Artur Pawłowski sugeruje, podając przykłady, że bez uczestnictwa w takich wielkich wydarzeniach wierzący nie ma odwagi do głoszenia Jezusa na co dzień. Nie wiem jak wy, ale ja stanowczo zaprzeczam tej tezie. Osobiście nie uczestniczę w wielotysięcznych eventach, a prawie nie ma dnia, abym z kimś o Jezusie nie rozmawiał czy nie pisał. Cóż to za chrześcijaństwo, które potrzebuje rozpalenia do czerwoności przez festiwale i takie tam, aby dopiero wtedy móc z odwagą głosić imię Jezusa Chrystusa. Od 17 minuty. Pastor Paweł Bukała mówi, że to co powiedział wcześniej może być dla niektórych obecnych obrażające, radykalne i dziwne. Ale co powiedział wcześniej? Tego nie wiemy, bo zostało to wycięte. Przypadek? Mówi to w kontekście docierania z Ewangelią do kompletnie niepoprawnych ludzi, uczestników Woodstock i tym podobnych. Dalej Paweł Bukała reklamuje Slot Art Festival. Muzyka techno, rock, pokazy mody i masa różnych rzeczy. Nieważne jakich, ważne żeby docierających do młodych ludzi. Przekonuje was taka zachęta do Slot Art Festival w dziele głoszenia dobrej nowiny o Panu Jezusie? Mnie nie. Od 24 minuty. Biskup Kościoła Zielonoświątkowego Marek Kamiński mówi, że jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach. Nie zgodzę się w tym przypadku. Tutaj diabeł tkwi w całym tym pomyśle. Biskup Kamiński ignoruje wypowiedź z sali, żeby diabła przegonić. Czy był to tylko żart? Dalej stwierdza, że jesteśmy skazani na takie wielkie eventy, gdyż chrześcijanie są zupełnie ukryci gdzieś w Polsce. Tu również się nie zgadzam z takim myśleniem i przedstawieniem sprawy. W piśmie bez problemu możemy znaleźć wersety dotyczące konieczności posłuszeństwa, pobożnego życia i świętości uczniów Jezusa, ale nie znajdziemy ani jednego wersetu mówiącego o konieczności organizacji wielkich eventów chrześcijańskich. Nakaz głoszenia Ewangelii wszelkiemu stworzeniu i wszystkim narodom może być realizowany tak samo przy indywidualnych rozmowach, o czym biskup Kamiński słusznie również mówi, jak też w większych spotkaniach. Chrześcijaństwo w Chinach na przykład, ukryte po domach i bez eventów, rosło w siłę jak mało gdzie. Od 27 minuty. Prezbiter Kościoła Chrystusowego Andrzej Bajeński wspomina o przyjacielu z Kościoła Katolickiego i o współpracy protestantów z katolikami na gruncie kultury. Widać w tej wypowiedzi olbrzymią chęć współpracy z organizatorów z KRK w organizacji wydarzeń tygodnia. Jestem przekonany, że ta współpraca będzie bardzo szeroka. W końcu ma być sukces. Od 29 minuty. Pastor baptystyczny Marek Budziński stwierdza, że to wszystko jest super. Czyli Kościół Chrześcijan Baptystów w pełni akceptuje przedstawioną wizję i współpracę z KRK. Od 30 minuty. Panowie Artur Pawłowski mówi, powołując się na Jerzego Przeradowskiego, o nalotach dywanowych i rzutach granatami na całe miasto, po tym jak wszyscy zostaną rozpaleni do czerwoności przez wszelkiego rodzaju imprezy, czyli zdobywanie miasta dla Jezusa. Od 31 minuty. Pastor Andrzej Stepanow, Spichlerz, mówi, że muszą być duże imprezy, aby był rozwój Kościoła. Oczywiście się z tym nie zgadzam, bo nie ma to żadnego potwierdzenia w piśmie. Dalej pan Stepanow mówi, że bez dużych imprez wkrada się sekciarskie myślenie o małych grupkach. Już zatem wiem, co myśli on o mojej kilkunastoosobowej społeczności w Białymstoku. Dalej pastor Stepanow stwierdza, że jeśli nie będzie takiego dużego wydarzenia, to wtedy Duch Święty nie będzie miał szansy działać w Warszawie. Jak dla mnie, szok. Od 33 minuty. Pastor Andrzej Nędziusiak, Kościół Boży w Chrystusie, mówi o tym, że jego zdaniem takie masowe ewangelizacje są potrzebne, ale nie dlatego, żeby Kościół wzrastał w osoby narodzone na nowo, ale dlatego, żeby zaistnieć i zmniejszyć poziom lęku. Zaraz. Masowa ewangelizacja nie ma służyć prawdziwym nawróceniom ludzi? Ja w tym miejscu się pogubiłem co do celów tygodni. Od 36 minuty. Stanisława Iżyk-Dekowska jako katoliczka mówi o kursie Alfa. Mówi też o wspólnym głoszeniu Ewangelii i jedności chrześcijan. Więcej o kursie Alfa znajdziecie w moim artykule. Widzimy wyraźnie, że już dzisiaj katolicy wraz ze swoją Ewangelią są mile widziani na tygodniu. Uff,
Nie zapisałem tutaj wszystkiego, co budzi mój niepokój w tych wszystkich wypowiedziach, a podejrzewam, że byłoby tego jeszcze więcej, gdybyśmy usłyszeli wszystkie wypowiedzi bez ich skracania. Jestem przekonany, że tym wszystkim ludziom, którzy chcą działać, działać i działać, nie patrząc na to, czy takie działanie się Bogu podoba, czy nie, potrzeba tego, co było potrzebne Marcie. A gdy szli, wstąpił do pewnej wioski, a pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go do domu. Ta miała siostrę, a na jej imię było Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała jego słowa. Marta zaś krzątała się koło różnej posługi, a przystąpiwszy rzekła: Panie, czy nie dbasz o to, że siostra moja pozostawiła mnie samą, abym pełniła posługi? Powiedz jej więc, aby i mi pomogła. A odpowiadając, rzekł do niej Pan: Marto, Marto, troszczysz się i kłopoczesz o wiele rzeczy. Niewiele zaś potrzeba, bo tylko jednego. Maria bowiem dobrą cząstkę wybrała, której nie będzie jej odjęta. Ewangelia Łukasza 10:38-42. Gdyby organizatorzy skupili się bardziej na słowach Pana, a mniej na wszelkich posługach, wybraliby dobrą cząstkę, która nie byłaby im odjęta. I prawdopodobnie odstąpiliby później od organizacji takich ekumenicznych i pełnych pogańskich rzeczy eventów. Za wszelkie przejęzyczenia i pomyłki przepraszam. Materiał nagrywany i czytany bez przygotowania. Pozdrawiam cię, kimkolwiek jesteś. Maczuga 71.